Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy, który jest realizowany na prośbę wspierających, także zapraszamy do wciśnięcia przycisku wspieraj tuż pod tym filmem. W dniu dzisiejszym odwiedzamy lotnisko, dokładnie port lotniczy Olsztyn, Mazury i jednostkę, która zabezpiecza, która czuwa tutaj nad bezpieczeństwem tego portu, lotniskową służbę ratowniczo-gaśniczą. Zmierzam się przywitać z załogą. Cześć, Adrian. Witam, Ryszard. Ile lat działasz? W Państwowej Straży Pożarnej 25, no i tutaj 5 lat. Cześć. Jacek. Cześć. 25 lat służby i 6 lat tutaj też. Pan Jacek, można nadmienić? Tak, oczywiście. Mistrz Polski. Mistrz Świata w sporcie Polski też 2 razy. I Mistrz Świata w Kłopio. 2001. W sporcie pożarniczym. Sport pożarniczy. Tak. Hakówka. Hakówka. Jaki czas? 14:47. Niesamowite. Przechodzimy dalej. Cześć, Bartek. 20 lat w PSP, tutaj 7 miesięcy w LSRG. Dzięki kolegom. Cześć. Tomek, 27 lat służby w PSP, do tego działam w OSP i tu pracuję 7 miesięcy. Jakie OSP pozdrawiamy przy okazji? Chleba Grzybki. Świetnie. Cześć, Michał. 7 lat tutaj na lotnisku. Witam, Marcin. 20 lat w OSP Nowe Kichuty. O, pozdrawiamy. Absolwowałem Szkołę Aspiranckiej Bezpieczeństwa Ratowniczego w Poznaniu. Też pozdrawiamy. Cześć. Cześć, Kamil. 15 lat w OSP Rycice, 7 lat w LSRG. Świetnie. Cześć, Arek. 20 lat OSP Świętajno i 7 lat tutaj. Bardzo mi miło przywitać tak zacną załogę. Jak słyszeliście, część strażaków ma bogate doświadczenie sprzed służby w LSRG, co na pewno też wpływa na ich umiejętności tutaj na miejscu. Chciałbym was zapytać jeszcze, zanim przejdziemy do przedstawienia wozów, dwa słowa o tych samochodach. Ile mają wody, jakie środki gaśnicze? Na samochodzie po prawej stronie Rosenbauer Pantera znajduje się 12,5 litrów wody i 1500 litrów środka pionotwórczego, plus do tego 350 kg proszku gaśniczego. Tak? Na drugim samochodzie Barracuda znajduje się 10 000 litrów wody i również 1500 litrów środka pionotwórczego. Także drodzy widzowie, jak widzicie, potężne samochody w typowym polskim pożarnictwie takich pojazdów się nie spotyka, dlatego trzeba przejść odpowiednie procedury, żeby dostać się na takie lotnisko, co też nie jest łatwe. Oczywiście, jak wiecie, lotniska są przejściami granicznymi, trzeba się wylegitymować. I dzisiaj jesteśmy, dzisiaj wam pokazujemy te nietypowe samochody. Za chwileczkę będziecie mogli je zobaczyć w akcji. Będzie dotankowywana za momencik z tego właśnie hydrantu nasada zasilająca 75. Moi szanowni, jesteśmy na garażu jednostki. Wejdziemy sobie do kabiny, pogadamy trochę o elementach zewnętrznych, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak taki nietypowy pojazd jest zbudowany. Pierwsze co zauważyłem, to ciekawy przycisk, który tutaj jest na boku. Do czego on służy? To jest tak zwany szybki start, po prostu żeby przyspieszyć wyjazd. Kierowca najpierw podbiega do tego grzybka. Tak. Wciska go, samochód się odpala, włączają się działka, odpalają się koguty niebieskie i samochód jest gotowy do jazdy. Tak, wsiadam, tylko wciskam gaz i jadę. Świetnie, czyli za ten czas możesz się na przykład ubrać. Tak, w tym czasie ja się mogę ubrać. Super sprawa. Wchodzimy do środka. Tak wygląda wnętrze, aparaty powietrzne zabudowane z tyłu, torba medyczna, megafon, taki sprzęt, który oczywiście na każdym wozie ratowniczo-gaśniczym musi być. Radiotelefony są również. Jakbyś mógł dwa słowa o tym panelu sterowniczym powiedzieć? Jakieś joysticki tu są, do czego one służą, co tu widać? No jest tak. Ten joystick na górze jest od górnego monitora.
joystick na dole jest od monitora zderzakowego. Okay. Tutaj kierowca ma schemat całego układu wodno-pionowego w pojeździe, zbiornik wody, zbiornik środka pionotwórczego, autopompa, monitor górny, dolny, szybkie natarcie. W zależności od tego, co włączam, zapala mi się linia, tak? Okej. Okay. Zobaczcie, drodzy widzowie, tutaj jeżeli chodzi o nagłośnienie, być może już mieliście okazję usłyszeć, Federal, amerykański modulator, świetnie byliście słyszalni podczas jazdy. Z przodu cyfrowy wyświetlacz, prędkościomierz, oczywiście podstawowe parametry, ciśnienie też jest pokazywane. Mamy tutaj różne przyciski, między innymi... Te przyciski służą do odpalenia proszku gaśniczego. O, tu świetnie. Pokazuje nam ciśnienie proszku. Świetnie. I ciśnienie azotu w butli, która napędza proszek. Tak? Okej. Okay. Tak, to jest skrzynia biegów, to jest autopompa, pump and roll, czyli włączamy autopompę w trakcie jazdy i stationary pompy, czyli standardowo zaciągnięty ręczny luz i działamy w miejscu. Stacjonarnie, tak? Okej. Okay. Zawory, dysze podwoziowe, linia lewa, prawa, szybkie natarcie. Zraszacz szyb, nawet takie tak, coś jest. Czyli jak podajemy pianę z górnego monitora, i piano nam spływa po szybie, włączamy sobie zraszacz szyb, żeby czyściło nam na bieżąco, tak? I też pewnie ten efekt jeszcze chłodzący w razie, gdyby było jakieś oddziaływanie. Tak. Okej, okay. Bardzo fajnie. Zobaczcie, jeżeli chodzi o miejsca, cztery miejsca siedzące, cztery fotele. Kamera termowizyjna, detektor wielogazowy i dozymetr. Dozymetr, bardzo fajnie. Otwieramy skrytkę do góry, żebyście mogli zobaczyć, co się w nich znajduje. W skrytce znajduje się sterowanie autopompą, prawda? Tak, przedział autopompy, dokładnie. Poniżej odcinki wężowe, rozdzielacz, standard jak w wozach pożarniczych. Kolejna skrytka idąc 2K, druga za kierowcą. Mamy tutaj sprzęt taki jak pilarka, mamy przecinarkę tarczową, są prądownice, drobny sprzęt hydrauliczny taki jak wyważarka, tak jak zaciskarka do rur. Bardzo ciekawa rzecz, kompresor. To jest pompa do napełniania zbiornika środkiem pionotwórczym. Możemy zbiornik albo opróżnić, albo zatankować. Świetnie, czyli dwustronnego działania. Na którą stronę sobie załączymy. Mega fajna sprawa, zobaczcie. Tak samo fajne jest zabezpieczenie tutaj na pulpicie obsługi autopompy. Tak? Pulpit jest analogicznie taki sam jak w kabinie. Z tym tylko, że załóżmy na przykładzie zaworu do płukania. Jeżeli tu wciskając płukanie, nie wypłuka mi się, zawór nie ruszy, mam drugą możliwość. Otwarcie go ręcznie tutaj. Wyspa zaworowa. Jeżeli to nie zadziała, mam jeszcze klucz awaryjnego otwarcia, szukam sobie zaworu po numerze, otwieram. Czyli potrójne zabezpieczenie. Tak. Świetnie. Tu jest potężny sprzęt burzący, chuligany, siekiery, pachołki. Zobaczcie. I zbiornik paliwa, fajnie. Czyli zobaczcie, drodzy widzowie, drobny sprzęt, tak jak i tutaj. Poligany na górze. Przechodzimy do tylnej części, 400 V, o co tutaj chodzi? To jest do podtrzymania pojazdu, czyli ładowanie i podtrzymanie powietrza, tak? Świetnie. Bardzo duża chłodnica, zapewne bardzo duży silnik za tą chłodnicą się znajduje. Silnik w samochodzie to jest silnik Volvo Penta, taki jakie są stosowane w kutrach rybackich. 650 koni moc. Szok. Tutaj mamy sprzęt do neutralizacji różnych rozlewisk substancji ropopowodnych, bo to jest jedno z naszych głównych zadań na lotnisku, jeżeli na płycie postojowej samolot zostawi jakiś olej, paliwo lub takie rzeczy. Mamy tu sorbenty, maty sorpcyjne, Sintan i dwa ubrania żaroodporne. Szybkie natarcie z prądownicą. Prądownica wyprofilowana, żeby nie było uderzenia hydraulicznego przy jej otwarciu. Z tyłu mamy otwarciu. Silnik, czyli poduszki wysokiego ciśnienia, niskiego podnoszenia i niskiego ciśnienia, wysokiego podnoszenia. Okej. Okay. Co tutaj znajdziemy? Deski, standardowo odcinki W75, zbiornik z proszkiem gaśniczym, butla z azotem, cztery butle do systemu CAS, zestaw do triażu jest tam w skrzynce, nosze pediatryczne, no i to wszystko. Drodzy widzowie, jest taka ciekawostka, bo zastanawiacie się, jak strażacy stoją tutaj z zabezpieczeniem medycznym dla masowego wypadku, który mógłby się teoretycznie tutaj zdarzyć. Ile desek dodatkowo jeszcze macie poza tymi desek pojazdami? Mamy dodatkowo 40 sztuk. 40 sztuk, czyli jest to spora ilość. Z tego co wiem, w przetargu chyba jest jeszcze przyczepka. Jest jeszcze przyczepka tak medyczna, która ma przyjść najprawdopodobniej w czerwcu z kolejnym, trzecim już samochodem dla nas. Zobaczcie, nie spodziewaliście się na pewno takiego widoku. Lotniskowa straż pożarna, a tutaj jest łódeczka z silnikiem Mercury 5 koni. Dlaczego? Rejon operacyjny lotniska to jest 8 km od środka osi drogi startowej. I w naszym rejonie operacyjnym znajdują się trzy jeziora i obligatoryjnie na naszym wyposażeniu musi znajdować się łódź. Nietypowy wózek, do czego on może służyć?
ten pajączek, że tak powiem, służy do ściągania samolotów, które zjadą z drogi startowej. Zanim przejdziemy do kolejnego samochodu, drodzy widzowie, ja was zapraszam do kliknięcia przycisku wesprzyj, który znajduje się pod filmem. To dzięki takim wspierającym ten film powstał. Jesteśmy przy kolejnym samochodzie. Co to za pojazd i do czego wam służy? Dacia Duster, pojazd operacyjny używany przede wszystkim przez kierującego działaniem ratowniczym lub też komendanta do wyjazdów służbowych, ale i przez nas do prowadzenia działań medycznych na terminalu, tak? Ma belkę w kolorze niebieskim, ale ma też każdy z tych pojazdów LSRG takie pomarańczowe światło. Jest to pewien wyróżnik dla was. Dlaczego takie pomarańczowe światło? Każdy pojazd, który znajduje się w polu manewrowym lotniska, musi być wyposażony w sygnalizację ostrzegawczą barwy pomarańczowej. Po drodze, dobrze znany wam sprzęt, nic innego jak sprężarka. Tak jest. I kolejny samochód, kolejny gigant. Co to za pojazd? Jest to samochód Barracuda. Zobaczcie, samochód, który już ma swoje lata, nie ma co ukrywać. Jest po prostu już bardziej wysłużony, może też mniej trochę przestrzenny, aczkolwiek wiele funkcjonalności jest bardzo podobnych do poprzedniego samochodu. Ja bym chciał tylko, żebyście zwrócili uwagę na taką ciekawostkę, że tutaj kierowca tego pojazdu siedzi idealnie centralnie w osi pojazdu. Po środku mamy też duże działko. Jakiej wydajności może być to działko? 5000 litrów. 5000 litrów na minutę i tu jest taki trochę minus tego starszego pojazdu, że trzeba go manualnie. Trzeba ręcznie, jeden ratownik musi być na dachu, tak? Okej, okay, świetnie. Zobaczcie, drodzy widzowie, otwieramy skrytki, pilarka, hydraulika. O, bardzo ciekawa rzecz. Przewody hydrauliczne Holmatro, agregat hydrauliczny spalinowy, aczkolwiek nowej generacji. Tutaj mamy poziom paliwa, tutaj poziom oleju hydraulicznego. Przechodzimy dalej, rozpieracz, poduszki rozpierające, wysokiego ciśnienia. Mamy tutaj coś takiego jak wentylator lidera oddymiający wraz z siatką spieniającą do piany lekkiej. Nasady, domyślam się, że zasilające. Do tankowania, tak. Zasilające niebieskie wajchy. Sorbenty i różne tego typu sprawy. Okej, okay. Drobna skrytka, ale jak widzicie, każde miejsce jest cennie zachowane. Pneumatyka, zestaw uszczelniający. Chłodnica, również potężna. Kryje się w tym pojeździe piękny silnik, który za chwilę zobaczycie. Zobaczymy, co tu jeszcze się kryje. Po prostu mamy kliny pod koła, mamy agregat prądotwórczy, bardzo przygotowany, ciekawy pakiet wężowy, zwinięty w harmonijkę na odcinku wężowym 52 z prądownicą Rosenbauera i dodatkowe prądownice na sadce do piany ciężkiej. Z takich ciekawostek jeszcze możemy pokazać wam, że są tutaj takie wózki. Wózki są niczym innym jak gotowymi agregatami proszkowymi. Tak, to są agregaty proszkowe, które stoją u nas na strażnicy, bo odpowiadamy też za sprawdzanie gotowości tych agregatów, które stoją na płytach podstawowych samolotów. Jeżeli któryś jest niesprawny, wtedy go zabieramy, stawiamy sprawny, niesprawny oddajemy do serwisu. Drodzy widzowie, część z was się zastanawia na pewno, co to za beczki, co to za zbiorniki niebieskie. Jak wiecie, te pojazdy mają środki gaśnicze, woda, środek pionotwórczy i proszek. Co znajdziemy w tych beczkach? W wiadrach jest proszek gaśniczy, w tych beczkach jest środek pionotwórczy, a tutaj są zlewki różnego rodzaju paliwa przygotowane do ćwiczeń. Świetnie, czyli strażacy są gotowi również do ćwiczeń. Oczywiście pojazdy cały czas, które tutaj widzicie, mają możliwość podpięcia do czegoś takiego jak odciągi spalin, także strażacy nie muszą wdychać spalin, które generują pracujące samochody. Zobaczcie, drodzy widzowie, co tu się pokazało. Jest to ciekawa rzecz, silnik Detroit Diesel, który mieści się w Barracudzie. Niesamowite serce pojazdu, naprawdę robi wrażenie. Teraz możecie zobaczyć tą potężną chłodnicę, potężny wydech, który mieści się tutaj z lewej strony pojazdu. Po drodze mijam wyłącznik, taki awaryjny stop pracy takiego silnika. No, widać, że kawał potężnego mechanizmu. Zobaczcie, tak się prezentuje właśnie silnik z góry. Jesteśmy na dachu samochodu Barracuda. Co znajdziemy? Wejdziemy w łaz inspekcyjny do zbiornika z wodą, halogenowe, LED-owe oświetlenie, drabina. Tak wygląda właśnie miejsce sterowania tym potężnym działkiem o wydajności 5000 litrów na minutę. Zobaczcie, wchodzimy sobie w łazem i wyjdziemy kabiną. Drodzy widzowie, zobaczcie, teraz zaprezentujemy użycie startu takiego grzybka, włącznika. Samochód sam odpalił,
działko ustawia się do pozycji transportowej. Ostrzegawcze światła niebieskie załączone, światła mijania i doświetlające również. Znaczy do 3 minut musimy zająć każde miejsce na terenie lotniska. Do 3 minut. Rozumiem. Mamy taki czas operacyjny i te 3 minuty to jest podanie połowy środka gaśniczego z drugiego samochodu. Jeżeli jest lotnisko większe jak Warszawa, Gdańsk czy gdzieś tam na świecie, tak, i samochody nie zdążą w tym czasie dojechać, buduje się kolejną strażnicę. Teraz parę dni temu był wypadek duży w Limie, w Peru, gdzie był właśnie sprawdzany czas reakcji samochodów gaśniczych. No i tam było wtargnięcie na czynny pas, wypadek śmiertelny. Wszystkie wjazdy w pole manewrowe musimy zgłaszać, uzyskać zgodę. Wszystko dla bezpieczeństwa osób podróżujących. Rozumiem. Podczas pełnej prędkości możemy podawać środek gaśniczy. Samochody w mieście generalnie jest tak, że musi się samochód zatrzymać, włączyć autopompę i podawać wodę. Ewentualnie przy wolnej prędkości podawać ten środek gaśniczy. U nas wymogi są takie, że musimy podawać przy pełnej prędkości środek gaśniczy. Wymóg jest mniej więcej taki, że w ciągu do 30 sekund musimy uzyskać prędkość 80 km na godzinę. 80 km na godzinę z podawaniem środka gaśniczego. Tak jest, tak są budowane te samochody lotniskowe. Drodzy widzowie, jesteśmy po sprawdzeniu gotowości pojazdów, załogi. Widzieliśmy, jak przemieszczamy się po pasie lotniska. Teraz mam krótkie pytanie do strażaków. Takie codzienne obowiązki, które realizujecie tutaj w związku z sportem lotniczym. No cóż, przychodzimy do pracy, tak? Przyjęcie służby, oczywiście, szkolenie. Bo to jest obligatoryjnie każdego dnia, jak pełnimy tutaj służbę. Ja właśnie może wejdę w słowo, szkolenie. No właśnie, słyszałem, że strażacy wyjeżdżają nawet za granicę, z Lotniskowych Straży Pożarnych, tak, żeby się doszkolić. Jak to wygląda? Wyjeżdżamy na specjalistyczny poligon, na którym uzyskujemy certyfikat, tak, ratownika lotniskowego. Jest tych poligonów kilka w Europie, niestety w Polsce jeszcze takiego nie stworzono. Byliśmy do tej pory w Kopenhadze pierwszy raz. Teraz jedziemy do Weze, to jest praktycznie na granicy Niemiec z Holandią. Co na takim poligonie się robi? Co tam ćwiczycie? Jest trenażer samolotu adekwatny do tego, jakie my obsługujemy na swoim lotnisku, czyli gabarytowo taki sam jak Airbus A320 lub Boeing 737. Czyli te największe maszyny latające? Na naszym lotnisku. Są jeszcze większe, nie? No i na takim trenażerze ćwiczymy, tak? Pożar paliwa, pożar silników, ewakuacja osób z wnętrza statku powietrznego, tak? Rozumiem. Czyli jest przyjęcie, są ćwiczenia na służbie, są też takie ćwiczenia wyjazdowe. Co więcej? No i teorii dużo, tak? Musimy wiedzieć, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać na lotnisku, jakie materiały niebezpieczne. Akurat będziemy mieli teraz za kilka dni właśnie powtórne szkolenie z materiałów niebezpiecznych, jakie mogą się znajdować, jakie mogą być transportowane drogą lotniczą, bo to też nas do tego obliguje, tak, stricte w ratownictwie naszym. No i budowa statków powietrznych, tak? Budowa statków powietrznych, prowadzenie działań, taktyka, tak, wentylacja, bo to jest główne nasze działanie przy działaniach ratowniczych, właśnie wentylacja, tak? Czyli można by było tak podsumować, że to, z czym się zajmujecie, to taka jakby specjalizacja w straży pożarnej, no nie? Tak. Bo to nie jest jakby ogólne pożarnictwo, chociaż też elementy są, to jest bardziej już taka wasza specjalność. Czyli macie taki typowy dzień, rozpoczyna się od przyjęcia służby po poprzedniej zmianie. Ile osób może być na zmianie? W zależności od kategorii, jaka występuje danego dnia, my obsługujemy jako port kategorię 7 ochrony pożarowej i 5. Może to być 8 lub 5 osób, tak? Na zmianę. Historycznie też były momenty, że z różnych powodów te zmiany były też podnoszone, prawda? Obsada liczbowa. Tak, jak lądował Blockmaster, załóżmy, wojskowy, no to wtedy obsada jest podnoszona do 9 kategorii, tak? Czyli 10 osób. 10 osób, okej. Jeżeli chodzi o możliwość zostania strażakiem Lotniskowej Straży Pożarnej, co trzeba było zrobić, żeby zostać takim strażakiem? No przede wszystkim trzeba złożyć dokumenty, tak, jeżeli jest zorganizowany nabór, odbyć szkolenie w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy lub innym ośrodku szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, żeby zdobyć ten pierwszy stopień, no i potem odbyć szkolenie poligonowe i wtedy jest się pełnoprawnym ratownikiem LSRG. Czyli żeby pełnić w ogóle służbę w systemie tutaj tym zmianowym, który wy macie, to musi być najpierw ten poligon zagraniczny, czy może już strażak taki... Dobra.
Kurs podoficerski najpierw. Najpierw podoficerski. Najpierw podoficerski. I no później szkolenie to zagraniczne, tak? Tak, zagraniczne. Czy to jest możliwe do uzupełnienia jakby w trakcie takiej służby, czy... Żeby jeździć na podziale, musi generalnie najpierw skończyć ten podoficerski i poligon zrobić ten międzynarodowy, żeby w ogóle wsiąść do samochodu i tak jak teraz dzisiaj jeździliśmy, jeździć w podziale bojowym. Tak jak tutaj kolega wspomniał, musimy zrobić podjazd do samochodu w jak najkrótszym czasie, zrobić te ścieżki ewakuacyjne, żeby jak najwięcej ludzi mogło się ewakuować z miejsca zagrożonego. Dopiero my później wkraczamy do akcji. Państwo Straży Pożarnej troszeczkę to inaczej wygląda. No tak, no i zawsze ewakuację zarządza z pokładu statku powietrznego pilot, to znaczy kapitan, tak? No i jeszcze mamy tutaj lotnisko powierzchni ma 300 hektarów. Mamy tutaj raz w miesiącu robione inspekcje gotowości bojowej, które to robi. Przynajmniej raz w miesiącu jest sprawdzenie gotowości. Tak, i tak. Mamy na to 3 minuty każde miejsce, które sobie dyżurny sobie wyznaczy i my Na tej powierzchni przez traktor. To już ostatnie takie pytanie pewnie od widzów. Często widzowie widzą, że gdzieś czekają w terminalu, widzą, że strażacy podjeżdżają do samolotu. Co się wtedy dzieje w ogóle, jak was widzą przy tym samolocie, który stoi na pasie? To jest asysta tankowania. Po prostu jak są osoby na pokładzie, to asystujemy tankowanie, tak? Dobrze, ja bardzo wam dziękuję za przedstawienie waszej specyfiki, za przedstawienie dzisiaj pojazdów ratowniczo-gaśniczych, potężnych pojazdów bardzo nietypowych, niespotykanych na co dzień na drogach, bo takich samochodów na drodze nie spotkacie. Mam taki mały upominek, tutaj na ręce składam dla jednostki na szybeczkę. Też się podzielimy oczywiście. To my wymienimy w takim razie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, zobaczcie drodzy widzowie. Służby ratowniczo-gaśniczej. Port lotniczy Olsztyn Mazury. My też dziękujemy, bo już olejamy. Miejsce znalazła. Bardzo miłe spotkanie. Jeszcze raz wam dziękuję. Być może też zainspirujemy jakieś młode osoby do zainteresowania się służbą w LSRG i poznania, z czym się wiąże taka służba. Dzięki wielkie, dzięki serdeczne. Bardzo miło. Dzięki. Do zobaczenia. I dwa słowa, drodzy widzowie, na koniec. Jak widzieliście, kolejny odcinek zrealizowany dzięki wsparciu wspierającym. Cieszymy się, że nas wspieracie na Patronite i za pomocą przycisku Wesprzyj na kanale YouTube. Zachęcamy, żebyście to czynili. Dzięki takim wsparciu możemy realizować materiały jak te, czyli nietypowe, bardzo ciekawe. Jak wiecie, to wszystko związane jest z kosztami, z logistyką, z produkcją. W dzisiejszym materiale to wszystko, ale jeszcze zapraszamy was do jednej rzeczy. Formularz zgłoszeniowy pod filmem. Wpadają te zgłoszenia z różnych jednostek, głównie ochotniczych straży pożarnej z różnych rejonów Polski. Jak udajemy się w dany teren, dane województwo, patrzymy na te formularze zgłoszeniowe i zawsze możemy taką jednostkę przy okazji również odwiedzić, więc zachęcamy do wypełnienia takiego formularza. Trzymajcie się, to wszystko, cześć! Drodzy widzowie, dla tych, którzy dotrwali do końca, mała ciekawostka. Ciekawe, specjalistyczne pojazdy, które służą do utrzymywania czystości na pasie lotniczym. Zobaczcie, mamy coś takiego jak pojazd przewożący chemię do czyszczenia pasu, szczoty, pojazdy, które kosztują miliony złotych. Z tego co wiem, najdroższy z tych pojazdów kosztował 5 milionów złotych. Takie warunki pogodowe jak dzisiaj, mrzawka, deszcz, to oznacza, że te sprzęta muszą wyjechać na pas przed wylądowaniem samolotu, oczyścić pas z zalegającej wody. Drodzy widzowie, tu mamy jeszcze taki mega wielki pojazd, również jak poprzedni, szczotka plus pług. I tutaj dedykowany pług do odśnieżania i dodatkowo ma jakąś substancję na sobie, która również pewnie służy do ściągania tego lodu, tak? Też ma szczotkę pod spodem. I też ma szczotkę pod spodem.